Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar. Dzisiaj jest ze mną Marsonix. No, siema, siema. I Marsonix jest właścicielem nowego serwera Battlefield 3. Mars, no. Może opowiesz nieco o tym serwerze? No, ogólnie jest to serwer to na podstawie gry Battlefield 3. Jest on naprawdę bardzo ciekawy, ma naprawdę niesamowicie duży potencjał. Przede wszystkim jest fajne to, iż tutaj na tym serwerze właśnie są bronie takie jak z Battlefielda. I są cztery dostępne klasy darmowe oraz są klasy jeszcze premium. Czyli dla tych użytkowników, którzy właśnie wspomagają ten serwer finansowo. Dokładnie, ja dostałem VIP-a od Marsa za darmo, można by powiedzieć, po znajomości, bo my z Marsem się znamy bardzo długo. Więc dobra, może przejdziemy troszeczkę do pokazywania wam klas. To choć Mars, pójdziemy do Reda. Więc tak. Oj. Pierwszą klasą darmową, którą Mars utworzył, jest to klasa wsparcie, czyli support. Możemy ją wybrać klikając właśnie ten buton. Następnie zostajemy przeteleportowani na spawn od drużyny Red. Właśnie Mars, tutaj jest mapa z Battlefielda 3, oryginalna, tutaj powiemy jeszcze widzom. To jest metro. Oczywiście z Marsa tak jeszcze snujemy fajne sny, że jeżeli ten serwer by fajnie wypalił, a mamy teraz 64 osoby, czyli naprawdę jest zarąbiście, można by zrobić jeszcze inne mapy z Battlefielda 3, jak na przykład Ziba Tower albo... O, patrzcie, prawie zabiłem. I może faktycznie się przyjmie. Co widać po tym, że serwer naprawdę ma teraz już fajną popularność. Może... O, zabiłem. Wow! Szaleństwo. Czaj, Mars, gdzieś ty mi uciekł. Ała, to jest sens granata. Właśnie, zobaczcie, tu na przykład można rzucać super granatami. Pyk, leci sobie TNT. Po prostu cała tematyka z gry badaj. Dokładnie. Jest to samo. Mars pracował na tym serwerze. Ile ty w zasadzie na nim pracowałeś? Znaczy, serwer funkcjonuje już miesiąc, a pracowałem, nie wiem, może kilka godzin. Znaczy, tak to można nazwać, bo... W zasadzie serwer jako beta już funkcjonuje faktycznie kawałek czasu, ale tak naprawdę dopiero ostatnio został otwarty jako już w pełni funkcjonalny i już jest możliwość kupienia VIP-a, do czego zachęcam, ponieważ możliwości mamy kilka, które postaram się również wam pokazać, ale to za moment. Na razie gramy jako wsparcie. Tak. Jak widzicie, możemy normalnie przycelowywać broń jak na porządnego FPS-a przystało. Powiem wam, że mi się przypominają takie fajne czasy, kiedy to sam nawalałem w Wolfenstein Enemy Territory i to było takie... O, jejku, upadłem. Ech. Nie ma jak zza cornera wyjść i kogoś za. Ja chyba teraz medyka wezmę, ponieważ on też jest dosyć fajny. No, a tak się składa, że my z Marsem też niekiedy graliśmy w Battlefielda. To jest zupełnie inna większość, no nie? No, grafika jest inna. No, różni się w zasadzie grafiką. Jeżeli byście się postarali i ściągnęli sobie shadery, to myślę, że dużych różnic nie będzie. Poza tym, że ograniczymy się do kwadratury koła. No. Ale poza tym to już nic. Teraz gramy jako medyk. Mamy do dyspozycji potiony, którymi możemy rzucać. Mamy naturalnie kałacha jako broń mine. Ojej, ojej. O. Ja ogólnie zabiłem. Ogólnie serwer jest też tak, że cały czas dopracowywany, to znaczy, że jeszcze dużo rzeczy zostanie na tym serwerze właśnie dodanych. Zastanawiam się nad funkcją ducha, ale to bym musiał trochę programować, ponieważ mam taki plan, iż jak ktoś padnie, to będzie przez 5 sekund duchem i medyk po prostu będzie mógł odradzać. A po tych 5 sekundach trafię się na spawna. Nie wiem, czy to się uda, ale możliwe. Wszystko jest możliwe przecież w Minecrafcie. No tak, wszystko jest możliwe i to jest właśnie najpiękniejsze. Kwestia jest znaleźć odpowiedni plugin, no i jakoś go skonfigurować. Teraz... Czy takiego plugina na pewno nie będzie, ale trzeba go sprogramować. Taki przynajmniej administrator podpowiedział, że jak chcesz serwer, to musisz się przyłożyć, naprawdę. No chyba, że ktoś z was, drodzy widzowie, zna się na programowaniu w Javie i byłby w stanie wytentegować tak zwane cudeńko, to bylibyśmy z Marsem bardzo wdzięczni. Naturalnie postaralibyśmy się jakoś... O, trafiłem headshota. Dwa headshoty, ładnie. Język Javy naprawdę jest trudny i
ogromne gratulacje, jak ktoś umie programować w Javie. Znaczy powiem ci, wiesz, że mój znajomy zna Javę, ale nie orientuje się, czy potrafi pisać pluginy do Minecrafta. Tak. O, zabiłem znowu, wow. Wow, po raz pierwszy mi się amunicja skończyła w AK. Powiem ci szczerze, że jeszcze się z takim czymś nie spotkałem, a mi się pierwszy raz ammo skończyło i takie what the fuck, dlaczego nie mogę strzelać, nie? A ja właśnie zabiłem kolesia? Prawie. Aj, nie trafiłem. Oczywiście IP tego serwera bodajże będzie w opisie. No, naturalnie. A także macie adnotacje cały czas u góry tego filmu. Więc słuchajcie, wbijajcie, nie zastanawiajcie się, po prostu serwer jest epicki, jak widzicie. Lagi to, kurczę, praktycznie historia i jeżeli złapiecie jakiegoś laga, to nie wiem, chyba macie za słaby internet. Taka jest moja odpowiedź. Po prostu mówię wam, to jak to niewiarygodnie dobrze działa, to jest dla mnie wielka zagadka i tajemnica zarazem. Po prostu tajemnica sukcesu. Znaczy, powiem ci też, że postacie się przycinają, ale to też zostanie przecież naprawione. Na inny plugin bodajże zostanie też zmieniony te znikanie postaci, ponieważ to jest chyba największy błąd tego serwera. Jedyny. Ała, ktoś tu na mnie krzyczał. No tak, no oczywiście. Błędy zawsze się zdarzają, ale też są po to gracze, żeby gracze właśnie doradzali i informowali o takich błędach, ponieważ administracja nie zawsze jest w stanie sprawdzić każdy, że tak się wyrażę, wariant. Ała, ale się dałem zabić. Jeszcze dodam, że na tym serwerze są bronie jednostrzałowe i kilkostrzałowe. To znaczy broń jednostrzałowa celuje się lewym klawiszem myszki, znaczy się strzela lewym, ponieważ lewy to tak, no, strzela się lewym, raz się klika po prostu, a prawym do broni, które więcej niż jeden strzał mają po prostu. Czyli przykładowo strzelba ma jeden strzał i lewym klawiszem myszki, a większość broni prawym. Oczywiście jedna z takich fajnych zalet jest to shotgun. Shotgun ma multum zastosowań taktycznych. Może ja to zaprezentuję. Jest to jak na razie moja ulubiona broń, której na razie nie używam, ponieważ jest to malutki błąd, który Mars powiedział, że zaraz wyeliminuje. Spójrzcie. Możliwości taktyczne, o czym ja mówię. To jest na przykład coś takiego. Po prostu shotgun ma taki odrzut, że możemy go używać praktycznie do wszystkiego. Spójrzcie, na przykład chcemy przejść za tego rogu do tamtego rogu. Nic prostszego. Szybkie przejście, wyskoczenie, to samo. Na przykład chcielibyśmy się gdzieś ukryć. Albo patrzcie, na przykład ktoś tam do nas strzela, to po prostu odpychamy się shotgunem w którą stronę. Dlatego to jest jak na razie moja ulubiona broń, ponieważ ma tyle możliwości taktycznych, że to się fizjologom nie śniło. Mówię poważnie. Jeszcze dodam, że tutaj oczywiście jest błąd jakby wchodzenia tekstury, jednak w ogóle nie mam pojęcia po co wchodzić na te tekstury, skoro i tak nie można tam przez ściany strzelać, jak w Battlefieldzie prawdziwie, więc mniej błędów niż w prawdziwym Battlefieldzie. No, można też takie wnioski wyciągać naturalnie, bo jak wiecie, Minecraft ma mnóstwo możliwości. Tutaj to jest genialnie zaprezentowane, jak Minecrafta można wykorzystać, po prostu zaprzęgnąć jak takiego kuca do jakichś innych czynności, do których w ogóle sami twórcy chyba sobie nie wyobrażali. To jest właśnie piękne. O kurde, właśnie mi się ta broń z shotgun się właśnie zgliczował. Dobra, zginę. Nie, on się buguje, ale do jutra na pewno usunę ten błąd, ponieważ teraz nie ma sensu, ponieważ jest zbyt dużo osób na tym serwerze. Dokładnie. I teraz przechodzę właśnie do zaprezentowania klasy VIP. W zasadzie klasy premium są trzy. Jest miecznik premium, komandos premium i kusznik premium. Kusznik naturalnie ma kuszę, komandos zaraz zobaczycie, a miecznik ma potiony szybkości i miecz. Jest bardzo mocny, ale ciężko walczyć nim na dystans. Zaprezentuję wam teraz właśnie komandosa, ponieważ chyba najbardziej mi przypadł do gustu ze wszystkich klas premium. W drugiej klasy premium mamy złotą zbroję, co jest swego rodzaju takim, powiedzmy, wynagrodzeniem. I możemy się dzięki temu wyróżniać na łonie naprawdę dużej ilości graczy. Więc to jest kolejny atut, dla którego można zakupić sobie właśnie takiego VIP-a. Właśnie Mars, powiedz, czy VIP ma rezerwację slota? Znaczy, możliwe, że dodam, ale póki co nie znaczy, ma. Znaczy nie, wiesz co, bo tak pytam szczerze mówiąc z ciekawości bardziej, bo
nie miałem okazji się o to wcześniej spytać, więc tak po ale prostu. Ale w przyszłości może dodam, chociaż jak będzie, nie wiem, z 20 VIP-ów i będzie pełny serwer cały czas i te 20 VIP-ów wejdzie, to będzie przecież 90 osób, więc nie wiem, czy w ogóle taki sens jest. Bo wątpię, aby ktoś wychodził z tego serwera. Tak szczerze. Rozumiem, o co chodzi. No takie uroki. Jak słyszeliście, mamy teraz super... O, Mars tam jest. Zabić Marsa! Skuszę. Ej, żeż. Jak dla mnie najlepszy kusz. Znaczy, dla mnie, nie? Ach. Wiele, że 20 strzał ma. Ale w sumie nie może być najlepsza klasa. No dokładnie. Dlatego tylko 20 strzał. Kusza ma właśnie ograniczoną liczbę amunicji. W innych broniach jest to troszeczkę inaczej rozwiązane. O, Mars, ale... Ale żeś zebrał. Trzy życia mi zostało. Trzy serduszka. Wow. Zabiłem. Pół serduszka. A nie, nie ciebie, lol. Nie, noża mnie za nim. Nie, proszę. Możliwe. No. Już trzech ludzi zabiłem. No właśnie widzę, tak patrzę na ten czat i nie dowierzam. No w końcu jesteś game masterem, jakby nie patrzeć. No, jak moje w ogóle rangi? Już mam kapitan. I mam ogólnie już 4000 flame, czyli famę. Czyli to naprawdę jest już duża liczba osób. A jak widzicie, to jest jakiś ziomek 11, który też ma VIP-a. Pozdrawiamy naturalnie. O, ale granat atak. Jedz mi jabłko! Ale hardcore. A jeszcze na tym właśnie serwerze naszym są też komendy, autorskie takie komendy, które możecie sobie wpisać, przykładowo ukośnik zespół. Wtedy możecie wybrać zespół naturalny. Która musi wyjść z zespołu, a raczej zabicie siebie. Po czym możecie wybrać inny zespół, albo ten sam. Jak dla mnie ten serwer właśnie chyba będzie się cieszyć największym sukcesem. No, z twoich to na pewno. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej w Polskę. Zobaczymy, co to będzie. Jeszcze zaprezentuję tylko tak w ramach ciekawostki właśnie tego kusznika. Kuszę zaprezentujemy. O nie, to jest strzała, to co trzymał w łapie. Cheeky ching. Oh yeah. Co powiecie na to? To jest naprawdę, to jest kusza. Potrafi na ile? Na dwa hity zbiera, nie? Tak, na dwa hity. Kuszę można by w zasadzie nazwać taką mega zamiatarą, która po prostu umożliwi nam... No jak w BF-ie też w sumie jest kusza. Ja tam nie wiem, ja premium w BF-ie nie mam. Znaczy nie ma tego dodatku, bo to jest dodatku jakiegoś, nie? Ale tutaj masz. No, normalnie się czuję super. A ja właśnie, jako tako, z Marsem, gdy ten serwer był w fazie takich wczesnych, tak pomyślałem, bo moja ulubiona mapa w Battlefieldzie to była Ziba Tower i wielu graczy też ją bardzo lubi, tak właśnie sobie pomyślałem, że jeżeli ten serwer by się cieszył sukcesem, ja na moim serwerze Browar właśnie bym też postawił takowy właśnie z mapą Ziba Tower. Tak, żeby... Tylko tam by były naturalnie 32 sloty, tak jak jest w dodatku Close Quarters. Znaczy, w zasadzie chyba jest 64 na Zibie, nie? Znaczy, tak. Znaczy jest, ale po prostu to już by była za duża rzeźnia moim zdaniem, bo już jest ogromna rzeźnia na BF-ie, jak jest po prostu ten. Jak jest 64 osoby na tym, na... Tej mapie. Ha! No i właśnie dlatego kusza jest nazywana przeze mnie zamiatarą. Oj! I powiem ci szczerze, że jeszcze zastanawiam się, jak... Wszystko mi stanęło, Mars. Jak zrobić na tej Zibie Tower? Zrobić tak, żeby gracze rozpili się w losowym miejscu na mapie, co będzie wymagać dodatkowy plugin, czy po prostu warpy zrobić i będą się w wyznaczonym miejscu. Wiesz co, ja też nie wiem, jak to zorganizować, bo jeżeli w losowym, to co jak koleś się zrespi na dachu? Znaczy na powierzchni będzie zrespiać. No to nie wiem, ja w sumie myślę, że w warpach to też by nie było najgorzej. Ej, kurczę, co jest grane? Czemu mi serwer stanął? Jak to stanął? No normalnie. W
Wszyscy stoją, ja sobie mogę biegać. Trollololo. Internet. A, to jest zasługa 1.5. Aha. No to czekaj, wyjdziemy jeszcze raz. BF3. A, 55 osób jest. O, umarłem. Dobra, ludzie. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja myślę, że Mars będzie bardzo zadowolony, jeżeli przyjdziecie pograć razem z nim i ze mną. Także myślę, że w imieniu swoim i Marsa właśnie możemy was zaprosić na ten serwer, żebyście po prostu przyszli, pograli razem z nami oraz możecie zakupić sobie VIP-a. Na razie. No i bardzo fajnie wyszło.